Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić. Lecz On im odpowiedział: idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę ukreszył. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta, pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom Wasz tylko dla Was pozostanie. Mówię Wam, zaś Wam nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry, kiedy Jakub II jako papież posługiwał Rzymie, wielu wiedziało, że papież od czasu do czasu dokonuje egzorcyzmów. Było to zawsze gdzieś tam owiane tajemnicą. Pewnego razu biskup ze Spoleto przyszedł ze swoją dziewczyną, parafianką, z którą nie potrafił sobie poradzić. Jako zwyczajny szafarz egzorcyzmów nie był w stanie wyrzucić złego ducha z tej osoby zniewolonej, opętanej. I wtedy oczywiście prosił Ojca Świętego Jana Pawła II, żeby pomodlił się nad tą osobą opętaną. I kiedy papież zaczął się modlić, wtedy postać tej dziewczyny nagle się zmieniła, zaczęła wyzywać, przeklinać. Właściwie wszyscy Watykany, którzy byli tam obok Ojca Świętego, byli mocno zdziwieni, że nagle taka kuchenko dziewczyna nabrała ogromnej mocy i zaczęła wyginać się. Ci, którzy ją trzymali, gdzieś tam próbowała ciorać po podłodze. I wtedy Ojciec Święty, który modlił się tą modlitwą egzorcyzmu, już nie wiedział, co zrobić i powiedział takie słowa, które okazały się strzałem w dziesiątkę. Powiedział: odprawię za Ciebie dzisiaj Eucharystię. I w momencie, kiedy wypowiedział te słowa, nagle ta dziewczyna została opuszczona przez złego ducha, nagle właściwie ten zły duch ją opuścił i wróciła do siebie. Drodzy bracia i siostry, nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wielką łaską jest każda Eucharystia. Święty Paweł dzisiaj mówi takie słowa. On, który oczywiście był dzielnym żołnierzem, mówi: przywdziejcie. On to mówi do nas, do każdego z nas. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście zdołali przeciwstawić się w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Pokazuje pewien obraz zbroi Bożej i poszczególnych jej elementów potrzebnych do ochrony życia naszego chrześcijańskiego. Pokazuje jednocześnie, mówi tak: weźcie hełm zbawienia i miecz ducha. Drodzy bracia i siostry, tym hełmem zbawienia i mieczem ducha, który przenika aż do wnętrzności człowieka, aż do jego, aż do szpiku kostnego, jest Słowo Boże. Jeżeli będziemy zaopatrywali się Słowem Bożym, będziemy czytać Słowo Boże, rozważać je, to żadne zło na świecie nam nie zaszkodzi. Ludzie dzisiaj noszą ze sobą różne amulety, pierścienie Atlantów, innym razem jakieś wisiorki, pentagramem czy inne rzeczy. Traktują talizmany, które mają uchronić ich życie, bo boją się, a najczęściej są to ludzie, którzy nie mają w ogóle wiary. Miejsce wiary wdziera się za Bogą. U nas w kościele już ksiądz proboszcz tyle razy apelował, żeby
ludzie przynoszą z tyłu kościoła i kładą modlitwę do Judy Tadeusza, tak zwany łańcuszek. Jak 30 razy odmówisz, to cię Pan Jezus wysłucha. No, największa głupota, słuchajcie. Jest to wyraz zabobonności człowieka. Modlitwa nie zależy od ilości razy odmówienia, ale od serca zależy. Od mojej relacji z oblubieńcem, z Panem Jezusem. Nie działa automatyzm w modlitwie. Jest to zabobonność, która wkrada się także w wymiar właśnie modlitwy życia liturgicznego kościoła. Ale przede wszystkim hełm zbawienia i miecz ducha, bo w drodze czasie też modlić do Ducha Świętego. Zobaczcie, modlitwa do Ducha Świętego pozwala człowiekowi dawać też świadectwo i przezwyciężyć różnego rodzaju pokusy w obliczu wtedy, kiedy stoi w jakimś środowisku, które być może szyli z wiary, być może pije, jest bardzo obojętny. Ale Pan Jezus, Święty Paweł mówi jeszcze, właściwie mamy przepasać biodra wasze prawdą i przeoblec pancerz, którym jest sprawiedliwość. No właśnie tym pancerzem właśnie może być sakrament spowiedzi świętej. No tam w spowiedzi świętej przekonujemy się o tej Bożej sprawiedliwości. Pan Bóg, nawet jeśli nas nią dotyka, to nigdy nas nie rani, ale tak naprawdę pokazuje nam grzechy, słabości, ale jednocześnie nas zalewa te nasze rany Bożym miłosierdziem. Stoimy w prawdzie przed Panem Bogiem, ale ta prawda nas nie rani, ona nas podnosi. To szatan często próbuje po grzechu nas wyśmiewać, mówi, widzisz, jak jesteś słaby, skusił cię, a teraz zobacz, jak jesteś beznadziejny. Do niczego. Taki w ogóle się do niczego nie nadajesz. Pan Bóg zawsze nas podnosi. Drodzy bracia i siostry, przyodziejmy pancerz, którym Pan Bóg nam dali. Niech mieczem będzie, niech hełmem Słowo Boże, niech mieczem będzie przede wszystkim nasze świadectwo wiary. Przyodziejmy pancerz sprawiedliwości, ale także buty głoszenia radosnej nowiny. Tymi butami, drodzy bracia i siostry, może być różaniec w tym miesiącu październiku, który możemy się przyodziać mocą modlitwy właśnie różańcowej. Drodzy bracia i siostry, nie bójmy się, bo nawet jeżeli nie toczymy walki przeciw zwykłym sprawom, ale przeciw zwierzchnościom i władzy, jak mówi Święty Paweł, to Pan nas chroni wtedy, kiedy jesteśmy w Nim zanurzeni. Niech ta kolejna Eucharystia będzie czasem zanurzenia się właśnie w łasce Pana Boga. Mając świadomość tego, że nawet jeżeli nas dopada nieprzyjaciel, jak Jezusa Herod, który był lisem nazwanym, przecież Pan Jezus nad nim panował, powiedział, nie może prorok umrzeć poza Jeruzalem. Wszystko jest już dawno ustalone u Pana Boga, Boga mojego Ojca. Nic nam się złego nie może stać, jeśli mamy głęboką ufność Panu Bogu, bo nawet zwierzchności i władze, nawet złe duchy nie są w stanie nas przezwyciężyć, bo nasza wiara jest silniejsza i moc wysoka nas chroni. Amen.